Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Piechol. Szukamy lewa. Na wyspie Serafitów. Leczy w dobrą stronę? Oczywiście, że nie. Widzicie, lewa jest tutaj. No, zmieść się, spoko. No, jara na pewno. Jedna ręka mniej. No, zazwyczaj ręka szło jakoś tam przycisnąć, podejrzewa. Wiecie, sądzisz, że się uda? Wilki na pewno zaatakują dzisiaj? Tak, tak mi powiedział. Uderzą z nienacka w czasie burzy. Chyba, że Isaac zmieni zdanie. Oj, szczerze wątpię. Isaac, czego chce? Zakończyć tę wojnę. Ale za jaką cenę? Teraz? Za wszelką. Tędy. Jesteś pewna, że właśnie. Wspomniałbyś, miała spać, to cię złapię. No ale na trzy kończyny, tylko to całkiem zgrabnie jej idzie. Tutaj jęki trochę niepotrzebne. Jakby ktoś tutaj był, to już po elemencie zaskoczenie. Abi, biorę już zapasy. Tak na wszelki. Zaczyna, ładne zapasy. Znasz ich? Z widzenia. Przykro mi. Z powodu twoich. Znamo życie. Ten? Chyba nie był. To rzeczy wyglądało jak Mel. Niedziela 5.00 razem ze Scottem dotarłem na zachodnie wybrzeże około 3.00. Informacje wyciągnięte z więzienia w końcu okazały się użyteczne. Brak bezpośredniego oporu. Czekamy punktu widokowego, żeby ustalić nowe położenie. Znaczy nasze położenie. Gdzieś największe skupienie budynków znajduje się na zachodzie, na północy i wschodzie farmy oraz coś, co wygląda na obóz z rywali. Wyspa jest usiana niewielkimi skupiskami budynków. Wszystkie zbudowane już po epidemii drewniane. Doświadnie żartują, kiedy mówią, że żyją z tego, co daje im wyspa. Zbliżamy się do jednej z ich wiosek. Za ten stary budynek w centrum wyspy czekam w nim, aż zapadnie zmrok. Więc nie zdążyły jeszcze wyburzyć budowli w tej okolicy. Może dobre miejsce spotkań. O kurde, wnikliwe notatki. Liczba jest alarmująca, jest ich zdecydowanie więcej niż sądziliśmy. Wioski są otoczone umocnieniami, a patrole przemierzają wyspę z dużą częstotliwością i skrupulatnością. Wyskaliśmy więcej informacji niż się spodziewaliśmy. Wracamy. Wróciliśmy do miejsca, w którym zostawiliśmy łodzie. Zostały zatopione. Wiedzą, że tu jesteśmy. Musimy jakoś inaczej wydostać się z tej wyspy. Abi, czemu nam pomagasz? Raczej ta ucieczka się nie udała. Lew też mnie o to spytał. Bo zasługujecie na więcej. I dla siebie. Musiałam. O, tam co? To twoja wioska? Nie, to Haven. Wioska jest w głąb lądu. Haven? Bezpieczne miejsce dla przybyszów, czy... Czy właśnie nie tam powinniśmy się udać? O nie. Co to? To nasz sygnał alarmowy. Twoi tu są. Cała wyspa została zaalarmowana. Pośpieszmy się. Ja pierdolę. Wyciągnęła klamkę. Przejdziemy przez obóz dwa. Za mną. Ile osób tam mieszka? Około 1000. A ilu żołnierzy? Połowa umie walczyć. Co zrobi reszta, kiedy moich wybrali? Część się ukryje. Większość stawi opór. No, czyli 1000 to może być troszeczkę za mało, żeby obronić tą osadę. Okay. Jesteś pewna, że tutaj powinniśmy tak sobie chodzić po prostu? Ale jednak alkohol jeszcze mają. I tabletki, i nożyczki, i notatki. Czyli nie wszystko wróciło tam ileś tam lat w przeszłość. Markusie, dostarcz mi, co zgodnie z pewnymi wytycznymi.
dla poszczególnych osób, no człowieka z rodziną nawet. A, dobra. Zatem August prosił o skórę. Obiecał, że w zamian każe Ezrze wykuć dla nas nowe trybowniki. Upewnij się, że dotrzyma umowy. Poroże, możesz oddać dowolnej osobie, która twoim zdaniem na to zasłużyła. Niech ona cię prowadzi. Lucja. Dwa skrupulatnie podzielone. Sojusz? Kurde, moment. Ja tutaj coś złożę sobie na szybko, nie mam materiałów. Za dużo ostrzy. Kurde, a mogę jedno złamać? Dobra, chyba nie. Jak mam aks? Naprawdę? No dobra, jednak mam jeszcze amunicję do broni z poprzedniej epoki. Z poprzedniego świata. No znowu max szmat? Jak? O, dobra. Czy coś teraz może? Nie, wszędzie maksy. Chyba zapowiada się poważna walka. Zresztą jak cała wioska w stanie gotowości. Wy zgubicie się w ciemności. Szukajcie światła. Co to? Mój tata. No i te słowa brzmią trochę jak słowa porokini. Trochę. Dobra, ja się tu rzucę okiem pobieżnie, choć wydaje mi się, że wystarczająco dużo już zebraliśmy przydatnych rzeczy. Ale zawsze, o, może być więcej, na przykład takie myki. Czyli co, nie chcieliście, żebym tutaj podszedł? Dobra, to może schowajmy się pod dach jednak na chwilę. Bo zajrzymy do plecaka. Ja mam drops 29, kurde! Jedna tabletka, jeden suplement. Mielibyśmy komplet. Dobra, nie wydaje mi się, żeby tutaj shotgun był w sumie odpowiednią bronią. Może jednak lepiej kusza, bełty i luneta. No. Może po cichu parę uda się posłać do piachu, ale właśnie, czy chcemy? Czy chcemy posyłać WLF do piachu i bronić blizn? Chyba nie, ale czy chcemy zacząć strzelać do blizn? No też chyba nie. Czy ja dobrze słyszałem jakieś jęki tam, z tamtej strony? No nie, to już raczej będzie typowa batalia ludzie kontra ludzie. No zależy, nie będą się chyba plątali między nimi, nie? Tak, ktoś miał ten sam pomysł co ja? Ten sam pomysł. Zrobić to po cichu. Fatalnie. Jak ich pomijemy? Brama będzie zamknięta. Tartak. Duży budynek z prawej z pochodniami. To nasze wyjście? Tak. Przejdziemy przez niego. Świetnie. Idziemy. Dobra, nie miałem wyboru. Zamknąć bramę! Odciąć opór! A, czyli strzelamy do blizn. A, ups. I Honheim, nasze dzieci. Oczyść umysł. To będzie długa noc. Nie wiem, kto tu jeszcze widział. Pamiętaj, tylko w strachu możemy znaleźć prawdziwą siłę. Nie jestem gotowa. Nie w strachu, w słabości. W braci i ziemi będziesz, gdy nadejdzie czas. Dobra, tego pośle do piachu. A może dałbym radę po cichu, tak zupełnie? No, w wysokiej tak mnie nie widać. Ale tam tak się obróci. To może być kiepsko. No dobra, ale spróbujmy po cichu. Bez wzbudzania podejrzeń. Bez alarmów. A może totalnie bokiem się uda. Chciałem powiedzieć bez zabijania, no ale... No ale ej. No tylko tą tutaj, bo się bała najbardziej. Już, już, już. Cicho.
No ale wie co, podduszanie. To jeszcze nie zabójstwo. Ej, blisko był. Za blisko. No, to sporo zapasów. Widzę, wszystko widzę. Co, nie widzi? Nikt nie widział? Nie widział, dobra. No, już druga kobieta. No, kto mnie tutaj prawie widział? Nie, tak serio, kto mnie tutaj prawie widział? Tam? A tam na górze może? Kurde, sporo ich, dobra. Idziemy stąd. Ostrożnie. Dobra, totalnie naokoło. W takim razie. Oj. I tak to by się mogło źle skończyć. Co mało. Może druga strona, albo jednak. A tam się uda jakoś przejść? Może. Zobaczymy, niby to jest najszybsze możliwe czołganie. Niby. Oj, dobra, idzie w drugą stronę. Powinno się udać. Oj, znowu za blisko. Może łuk byłby lepszy? Albo już w ogóle inaczej. Cegła w łeb. No. Czy nie będę musiał? Ej, nie, chyba nie. Ale jazda. Oj, to było głupie. Ale jak się tam mam dostać inaczej? Kogoś tu trzeba wyeliminować. To by było najłatwiej w teorii. No, zobaczymy. No, co ty robisz? Aj, Abi. A miałaś chwycić tylko. Dobra, przystarg tak. O kurde. Dobra, za dużo ich. Więc to jest impet, tak? Ała. Dobra, czyżby koniec Abi. Chyba tak. Chyba tym razem tak. No. Ach, już myślałem. O nie, dobra, czyżbyśmy mieli okazję, żeby zrobić to faktycznie po cichu? Mam pytanie, w tym miejscu poszedł autosave. O właśnie. Czyli szansa jeszcze jest. To trzeba daj parę osób posłać do piachu naprawdę bezdźwięcznie. No ją przede wszystkim, bo to ona mnie zobaczyła. Ale to było do zrobienia. Znaczy, trzeba tylko przeskoczyć teraz. Capnąć. I ukatrupić. Tylko szybko i po cichu. Dobra, i teraz na glebę. No. I bardzo ładnie, pierwszorzędnie. I przypominam, nikogo jeszcze nie zabiłem. A właśnie dużo ich będzie w tartaku? Jeden na pewno. Na szczęście chyba nie dwóch. A chciałem podnieść te śrubki. O, hehe. Dobra, może trochę więcej. Może nawet wszystkie. Dobra, no musi się odwrócić, bo to nic więcej nie ma. Jak serio? Ten dał się podejść, co za debil. Dobra, ale po nim. Jeszcze w pełnej ciszy. Dobra, nikogo nie zabiłem. W tym podejściu. Dobra, warto wchodzić tam na górę.
W sensie ta drabina wygląda całkiem obiecująco. Aha! Takie kurde buty. Dobra. Momentalnie. No i w sumie mógłbym ich wystrzelać teraz, bo tu widzę i strzały i wszystko. Czy może nie chcemy ich zabijać jednak? A może jednak? No. No, decyzja. Dobra, kit. Może faktycznie się uda, bez morderstwa. Chyba nikt nie słyszał. No dobra, nikogo. Jeżeli to były tylko podduszania, a nie skręcania karku, no to daliśmy radę. Bez alarmu, bez niczego. Chyba z pełnią zapasów. Właśnie. O, 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 co mogę i gdzie? Ach, jeszcze tylko parę. Parę dropsów. Czyste wariactwo. Zbliżamy się. No ale udało się. Możesz w mordę. No z jednym małym potknięciem. Isaac, co ty wyprawiasz? No kurde, faktycznie zmasowany atak idzie. Nie wiem, czy jest ich więcej niż 1000, raczej nie. Róbcie co chcecie, ale dajcie mi spokój. Dokąd teraz? Przejdziemy przez tę chatę przed nami. Yara. Tam w obozie drwali. Dokąd zabierali te dzieci? Wszędzie mamy kryjówki. Jeśli zrobi się kiepsko, zabiorą je z wyspy. Dobrze. Wiedzieliśmy, że to nastąpi. No lepiej być przygotowany na najgorsze. Mieć plan awaryjny, tak zwany. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale mój budzik właśnie zadzwonił. Dobra, mam nadzieję, że już nie zadzwoni. Nie, i to wcale nie sugeruję, że nagrywam przed pójściem do pracy. Po urlopie. Wcale. Dobra, ale... Korzystając z okazji, że to jest faktycznie czysto. Miejsce kultu. Tak to wygląda. O, to też wygląda lepiej. Ma podstawkę, a nie coś, co wystaje z głowy. A kolejne modlitwy, może tym razem lepsze? O kurde. Usłyszmy słowa prorokini. Moira była silną i utalentowaną wojowniczką, dopóki nie przyszło jej patrzeć, jak jej mąż, Henry, wraz z patrolem został zarżnięty przez wilki. Od tej pory Moira budzi się w środku nocy z krzykiem i drży. Tu usłyszy najcięższy nawet szelest. Pragniemy wyuhonorować męczeństwo Henry'ego, dbając o Moirę tak, jak on by to uczynił. Proszę, daj jej siłę, by doszła do siebie. Matko. O, i pojemnik. Ochraniaj go. Czyli faktycznie, niczym prorokini. No też oglądaliśmy, Abby, po co? Po co? I tylko jedna modlitwa. Jeden pojemniczek, zero więcej zapasów. Nie można przejść, zobaczyć, co się kryje za pomnikiem. Co się tam ukrywa? A myślisz tam dalej? Raczej wątpliwe. No dobra, ja już się wystarczająco długo tutaj sama kręci. Można wreszcie wejść i zobaczyć, co jest grane. No, apteczki niepotrzebne, ich mi nie widział. Nawet. Więc tym bardziej zdrowie nie mogło spaść. Ale oni kurde piszą, co? Jesteśmy istotami niedoskonałymi, pragniemy jedynie doskonali stanąć przed jej obliczem. Tak mówią święte nauki, tak mówią starsi. Jednak rany na mych policzkach wciąż płoną żywym ogniem 2 tygodnie po ceremonii. Ewa powiedziała mi, że również cierpiała. Przestrzegała mnie, bym nie okazywał słabości przed starszymi. Dziś wieczorem spotkała mnie niespodzianka. Ewa zakradła się do garbarni, gdy sprzątałem. Powiedziała mi, że jej brygada rusza jutro na terytorium wilków. Widziałem, że się boi. Usiedliśmy, wpatrywaliśmy się przez jakiś czas w ogień. Słyszałem, że zostałem już komuś obiecany. Zanim zdążyłem odpowiedzieć, pocałowała mnie w policzek i uciekła w las.
W jednej chwili zapomniałem, gdzie jestem i odpuściły mnie wszelkie troski. To ma dalszy ciąg? Brygada Ewy jeszcze nie wróciła, a poszedłem do wspólnej jadalni w Haven, by uspokoić myśli, nie znalazłem tam jednak ukojenia. Dziś było wyjątkowo cicho, nawet typowe nabożeństwo Nestora Duncana wydawało się jakieś inne. Powiedział, choć prorokini prowadzi nas ku światu oczyszczonemu z demonów, światu, w którym przywrócimy równowagę, nie jest powiedziane, że dożyjemy go na zajścia. To niekończąca się walka. Mam dziś w nocy o czym myśleć. No, czyli kazanie dobre było, skoro skłoniło do myślenia. O, i ulepszenie. Tylko czego? Mamy trzy możliwości wstrzymywania oddechu. Ulepszone apteczki. I twórz więcej amunicji do pistoletu, się skieruje. Aha. I więcej naboi zapalających, ale to w następnym rzucie. No tak, wiem, no pewnie bym sobie teraz uzupełnił, gdybym ich wystrzelał wszystkich, ale... No jak widzieliście, nie zawsze warto. Dużo rzeczy mogę zrobić w sumie. Ogień seryjny? Nie. Może coś tutaj wreszcie. Skoro już tak zainwestowałem w możliwość tworzenia naboi. No czy ja wiem? Stabilność i celność. Albo mega drogie obrażenia, ale dobra, jak już wypalam z tego, to liczę, że zabiję jednym strzałem. Więc może teraz tak wreszcie będzie. Ale tak się przyglądam, co spowoduje wzrost obrażeń? A, klasyczny myk. No, było tego więcej. Ale spokojnie, tak starczyło na to, co chciałem. Nasza wioska jest za tymi polami. No, to żadę? Zeskoczyć? Czy za wysoko? No, odgłosy walki coraz głośniejsze. Dokąd idziemy? Widzisz te wieże? Space Needle? Co? Tak, widzę. Idź do niej. Dobra, próbujemy znowu nie zabijać? No jest to jakaś opcja. Ale to między kukurydzą mnie na pewno nie widać. No, aż się prosi, żeby go tam palnąć strzałą, nie? Prawda? O tym nie jest wilków? Co nie chcą zsetnić? Jak do tego dopuściliśmy? To już bez znaczenia. Bądź gotowy. No, tu mnie raczej nie patrzy. No, kurde, niepowiedziane. Jara, gdzie ty biegasz? Dobra, tam widzę pochodnie. Tutaj też, ale w sumie ten jest bardziej niebezpieczny. No, mógłbym go do piachu teraz posłać. I w sumie nie wiem, czemu nie chcę tego zrobić. On zaraz przecież na mnie wejdzie. O kurde! Nie, no tego właśnie chciałem uniknąć. No dobra, to się niestety nie udało. No ciszej, spokojnie. Co, gdzie oni są w ogóle? A, i tu jestem średnio widoczny. Bardzo dobrze. Tak samo jak ja nie wiem, gdzie są oni. Oni nie wiedzą, gdzie jestem ja. O, ale wyraźnie słyszałem cię z tej strony, wiesz? No. Co, nie wiem, z której strony, ale chyba jest blisko. A o. Teraz znowu niewidoczny. No mógłbym tak na ucho po prostu. Dobra, i zróbmy w ten sposób.
tym momencie ja wiem, że oni strzelają w ciemno. Ile do podniesienia? Dwa. Mhm, a z tego podniesiony jeden tak naprawdę. No! To aż dziwne, że to nie wyszło. O, jest i sierp. Ale czy jedna coś tam widzi? Dobra, teraz już niewiele. Oj, i to chyba nie wszyscy. Oj, no bo je do czego? To się wystrzelamy zaraz. Dobra, skoro cały element zaskoczenia już poszedł w cholerę, to może tak po prostu się wychylić i zacząć strzelać. No chyba, że ktoś tu zaraz wyskoczy sam. No, wyraźnie słyszę ich z tamtej strony. Ilu? Jeden? Dwóch? Dobra, coś na dłuższy dystans. Aha, to ma lunetę. Więc może stąd się uda. Aj, widziałem tam jeden uciekał, ale to jest i drugi. Albo ta właśnie druga. No. Mógłby mnie trafić. No ale teraz już chyba byłoby lepiej. Wydaje mi się. No. Przestań na chwilę. Nie doleciało? Zbyt daleko? Podacie, że mój bełt spadł. Pytania, bardzo muszę wyżej. Ja, może jednak po prostu wyskoczę do nich i zacznę strzelać. No tak, kurde, niekoniecznie, wiesz? Z tym, że wszystko gra. Przeszukujecie teren nie do tego, że wszystko jest ok, wiesz? Są tu gdzieś? Aha. Przeskoczy? Nie? No to uwaga. Szturm. Dobra, widzę tyle bełtów do podniesienia. Co tam widzisz? Cicho. Szlak. Kto jeszcze? Kto i gdzie? A niech to szlak. No w sumie nie najgorszy z momentów. Oj, ale były też lepsze. Zdecydowanie były też lepsze. Kurde, ktoś to jednak widział. Dobra, dużo was. Kurde. Miało wyglądać po stokroć lepiej. Nie w ten sposób. No ale to wszyscy. Chodźmy do wioski. No było słabe, może było lepiej. Zdecydowanie można było lepiej. Dobra, podniosę tam te naboje. Zostawione gdzieś między łonami kukurydzy.
I oni kończą ten materiał, polecimy dalej w następnym odcinku. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!